Paniom, dobry wieczór Panom. Wszystkim Państwa bardzo ciepło i serdecznie witam w ten listopadowy, deszczowy dzień. Proszę Państwa, przywitała nas orkiestra gminna z Gołkowic. Dzisiejszy beneficjent pod mistrzowską batutą Pana Ryszarda Wachtarczyka. Witam Pan serdecznie! Orkiestra Dęta ma w sobie taki bardzo ważny również instynkt, a mianowicie potrafi zagrać wszystko. Potrafi zagrać muzykę tą, którą zwykliśmy nazywać muzyką poważną. Potrafi zagrać muzykę patriotyczną, marszową, ta, która budzi nas, jak już wspomniałem, w Barburkowie poranek. I muzykę rozrywkową, w tej chwili już bardzo popularną i graną kiedyś, nie teraz już tak, z czego się bardzo cieszymy. I właśnie taką orkiestrą jest Gminna Orkiestra z Gołkowic, którą Ryszard Wachtarczyk, Rysiu Wachtarczyk, stary, znakomity muzyk z 50 lat już w służbie muzyki, to bardzo dużo. On daje w to wszystko. On również zaszczepił to swojej rodzinie, która również w dniu dzisiejszym wystąpi. Proszę Państwa, ale to nie tylko ci, którzy w tej chwili są na scenie, to również ci, którzy odeszli z tej orkiestry. Dlatego pozwólcie Państwo, że poproszę o powstanie i uczczenie chwilą ciszy. Dziękuję. Proszę Państwa, pozwólcie teraz Państwo, że przeczytam garść szczegółów z życia naszych jubilatów. Gminna Orkiestra Dęta z Gołkowic powstała w 1996 roku z inicjatywy muzyka Ryszarda Wachtarczyka przy aprobacie ówczesnych władz sołtysa Gołkowic Ryszarda Szczepanka i wójta gminy Godów Ludwika Piechaczka. Było to wydarzenie rozwijania muzycznych zainteresowań. Pierwsze lokum na działalność muzyków to Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Członkami orkiestry są muzycy, w zdecydowanej większości mieszkańcy tutejszej gminy. Repertuarem orkiestry są zarówno utwory muzyki marszowej, jak i poważne, także hity polskiej światowej muzyki rozrywkowej. Ponadto standardy jazzowe, melodie biesiadne i kompozycje sakralne, a wszystko wzbogacone śpiewem oraz połączone słowem. Występy orkiestry gminnej pod batutą Ryszarda Wachtarczyka uświetniają prawie wszystkie uroczystości świeckie i kościelne w gminie i poza jej granicami. Orkiestra jest laureatką szeregu nagród i wyróżnień, oznaczona została odznaką honorową zasłużony dla kultury Polski. Poziom artystyczny orkiestry z Gołkowic docenili również strażacy od 2006 roku z inicjatywy Zarządu Powiatowego OSP-RP. Reprezentuje ich jako Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnej Powiatu Wodzisławskiego, uświetniając uroczystości strażackie i patriotyczne. Dyrygentem orkiestry jest jej założyciel Ryszard Wachtarczyk, a prezesem urzędujący sołtys Gołkowic Piotr Wrodarczyk. Proszę Państwa, nic ująć, nic dodać. No chyba tylko należą się brawa. Proszę Państwa, chciałbym w imieniu beneficjentów przywitać bardzo serdecznie wszystkich naszych zacnych gości, którzy uświetnili dzisiejszą pracę. Proszę Państwa, oraz witamy wszystkich melomanów i przyjaciół muzyki. Witamy Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, Panowie Posłowie, przede wszystkim Szanowni Jubilaci. Te masy wyrzeczeń, które muszą ponieść rodziny, wasze rodziny, bo to nie tylko próby, ale wyjazdy, koncerty, reprezentowanie orkiestry gminnej z Gołkowic, ale reprezentowanie również gminy Godów, za co wam serdecznie dziękuję. Wymieniać tego nie trzeba. Wszystkiego pan Majewski nie wymienił w swoim wystąpieniu, ale za to wam dziękuję. Dziękuję za to, że stawiacie tą kulturę gminną na bardzo wysokim poziomie i pokazujecie naszą gminę w takim stopniu. Dziękuję rodzinom, które te wyrzeczenia znoszą waszych wyjazdów i dziękuję panu dyrygentowi Ryszardowi Wachtarczykowi, że
swoją osobowością, swoim charakterem powoduje to, że bardzo dużo osób młodych dochodzi do waszej orkiestry. To są lata ćwiczeń od dziecka, od małego. Ćwiczycie, potem możecie pokazać ten wasz kunszt, który macie w Gminnej Orkiestrze Dęty. Także za to wszystko dziękuję. Orkiestrze życzę wam kolejnych sukcesów, kolejnych lat działalności i dziękuję za to, że mogę z wami współpracować. Dziękuję bardzo. Szanowna orkiestro, panie dyrygencie, szanowni państwo, w zasadzie już niewiele bym mógł do powiedzenia, wójt powiedział wszystko, natomiast tak mi się jakoś ułożyło troszeczkę. Otrzymałem czwartek na moją pocztę mailową zdjęcia sprzed 10 lat. To był 19 maj 2006 roku. Heniek Klysz był uprzejmy mi przesłać. I przeglądając te zdjęcia, 10 zdjęć, i na wszystkich tych zdjęciach jest Genek Tomas. Nie można dzisiaj tego jubileuszu obchodzić, nie wspominając go. Myślę, że dał dużo swojego serca, czasu, ale też był ogromnie zaangażowany w te sukcesy, które byście odnieśli, na pewno były jego cząstką. Jest taki utwór, który gracie w okresie bożonarodzeniowym, Puste miejsce przy stole. Ja sobie myślę, że dzisiaj pan Janusz Majewski zajmuje to miejsce przy mikrofonie, ale już jutro on będzie pusty nadal. Ja myślę, że jest puste miejsce. Oni zostawili wszyscy ci, którzy odeszli, puste miejsca u siebie w domu, przy stole. Ale tu w orkiestrze pozostały też puste pewnie krzesła. Myślę o Józefie Pękali. No i niedawno o Jacku Marku. Ja myślę, że powinniśmy o nich pamiętać w sposób szczególny, że ta orkiestra to też byli oni. Ja może tyle, bo to już jest troszeczkę smutne. Natomiast wam gratuluję, abyście dalej się rozwijali, dalej kultywowali to, co robicie. Piękna rzecz, orkiestra, być orkiestrantem i niech wam się układa w życiu też i osobistym. No cóż, ja jako sołtys mogę tylko dodać, że jestem bardzo zadowolony, że mam taką orkiestrę w swoim sołectwie. Jestem wdzięczny panu Ryśkowi i wszystkim orkiestrantom, jakby tak powiedział. I cieszę się z tego, że sołectwo ma orkiestrę dętą dla gminy, ale przede wszystkim dla Głogowic. I życzę im nadal dużo sukcesów i wszystkiego najlepszego. Szanowni państwo, tych czasów specjalnie żeśmy nie wręczyli panu Ryśkowi, bo mamy taką mamusię orkiestry, czyli Krysię Wachtarczyk. Ja stąd nie widzę w ogóle, kto siedzi na scenie, ale myślę, że ona jest, bo zawsze jest. Także prosiłbym, Krysiu, chodź tu do nas, bo chcielibyśmy się pokazać. Pięknie, proszę państwa, rzeczywiście jubileusz, teraz skończyła się ta patetyka. To czas refleksji, to czas wspomnień. Tu bardzo pięknie pan przewodniczący powiedział o tym, co już było. Ja niestety tej orkiestry nie znam aż tak dokładnie, ale wiem, że każda orkiestra ma swoją familijność. Ma swoich przyjaciół. Z pewnością wielu takich jest na sali. Jeżeli ktoś z państwa chciałby teraz zabrać głos, złożyć życzenia, bardzo serdecznie zapraszam do mikrofonu. Bardzo proszę.
pozwolą Państwo, że zamiast słownych gratulacji zaśpiewam piosenkę, w której chcę wyrazić wszelkie uznanie i szacunek dla wspaniałego wieloletniego przyjaciela, jakim jest Ryszard Bartarczyk, a zarazem dyrygentem tak wspaniałej orkiestry Dętej Ośrodka Kultury w Głogowicach. Piosenkę skomponowałem sam, tytuł piosenki to Wspaniały Człowiek. Orkiestra też jest wspaniała i mam nadzieję, że dobrze to podejmę. Jest taki ktoś, co w sobie ma coś, a na imię Rysiek ma. Uwierzysz też, że taki jest, czy masz tam z nami fest. Powiesz mu raz, a będzie na czas, jeśli nie stracisz mu. Bardzo się śmiesz, by poznać go też, jaki ten człowiek jest. Tak dyryguje, że wszystko pasuje, na klarnecie zagra ten. Z wszystkim się zgadza, chętnie doradza, wypije z sobą chętnie też. Nic tu nie ująć, nic tu nie dodać, czemu więcej chcę. Tylko takiego, tak wspaniałego, dyrektora będę mieć. Dziękuję pięknie, to były szczególne życzenia. Prosimy bardzo, bardzo prosimy. Proszę. Proszę się nie bać, ja śpiewał nie będę, nie mam takich zdolności. Moi drodzy, kiedyś, a może powinienem oficjalnie, drodzy jubilaci, panie wójcie, szanowni goście, sztuką jest utrzymać taką orkiestrę w gminie. Serdecznie chciałem pogratulować panu wójtowi, całemu samorządowi. Jak widzieliśmy przed chwilą, nawet sobie wyrywali, kto tu jest ważniejszy, kto tą orkiestrę ma. Czy sołectwo, czy gmina, za chwilę pewno przyjdzie przewodniczący Rady Powiatu i powie, że ona też w powiacie jest bardzo ważna i też do niego należy. Ale taka jest prawda, tych orkiestr jest bardzo mało. Świadomość i roztropność samorządowców decyduje o tym, że ta orkiestra jest i rozwija się. Ktoś powiedział, 20 lat to mało. No proszę Państwa, życie orkiestry i tego, co przez ostatnie lata w Polsce się działo, to sztuka utrzymać. Orkiestrę 20 lat. Bardzo wielka sztuka, bo tych orkiestr jest mało i dlatego serdecznie chciałem pogratulować i życzyć tego, żeby te następne dni oczywiście były również takie świąteczne jak ten dzisiejszy i żebyśmy mogli Państwa ponownie słuchać i wielu wrażeń, żebyście nas dostarczali. Wszystkiego najlepszego, pomyślności. Oczywiście to w życiu jest tak, że ten dyrygent jest bardzo ważny, orkiestra jest bardzo ważna, ale za tym wspaniałym gronem kryje się jeszcze żona dyrygenta i żona czy mąż każdej tu z osób. I szczególnie tym osobom chciałem również pogratulować tych wielu wyrzeczeń, bo Państwo również dobrze w tym okresie czasu moglibyście spędzić rodzinnie albo wyjść razem. Na Rysia znamo, w domu nie wysiedzi. Dlatego kłaniam się żonie głęboko. Pozwólcie, że ten adres złożę na ręce pana dyrygenta, a na te kwiaty pierwszej dziewczynie z prawej. Dziękuję bardzo. Drogi Ryszardzie, 20 lat temu zrealizowałeś swoje marzenie, jakim było powstanie Gminnej Orkiestry Dętej w Głogowicach. I z tej to okazji składam orkiestrę serdeczne życzenia dalszych sukcesów odnoszonych na niwie kultury. Życzę dyrygentowi oraz wszystkim członkom orkiestry realizacji nowych zamierzeń artystycznych oraz dużo zdrowia i wszelkich pomyślności w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia na Szczęściu Zdrowiu Stanisław Śmietana.
Ryśku, kochani, w imieniu pani dyrektor Domu Kultury w Gorzycach i nas wszystkich pracowników serdecznie gratuluję wspaniałego jubileuszu 20-lecia twórczej działalności Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic. Występy Orkiestry z Gołkowic towarzyszą wielu ważnym uroczystościom i wydarzeniom kulturalnym, także na terenie zaprzyjaźnionej gminy Gorzycy, wzbogacając je muzycznie i wprowadzając niezwykły klimat. Artyzm, kunszt i serce włożone w wykonanie jakże bogatego i różnorodnego repertuaru dostarczają odbiorcy wielu doznań artystycznych. Życzę wszystkim członkom orkiestry dalszych sukcesów i owocnej pasji, która przekłada się na wyjątkowy klimat i charakter zespołu pracującego pod wybitną batutą pana Ryszarda. Szanowni jubilaci, pozwólcie, że w imieniu strażaków, ochotników z gminy Lodów, ale również i z powiatu złożę wam jak najserdeczniejsze gratulacje. Korzystając z tej wyjątkowej jubileuszowej okazji, pragnę przekazać wyrazy szczególnego uznania dla wszystkich członków orkiestry, efekty jakże ważnej pracy artystycznej możemy podziwiać podczas różnego rodzaju imprez, co dodaje tymże wydarzeniom blasku oraz kolorytu. Życzę wszystkim członkom orkiestry, aby umiłowanie do wspólnego muzykowania nigdy nie wygasło, aby dalsza działalność artystyczna była zawsze źródłem osobistego usatysfakcjonowania, a nade wszystko społecznego uznania. Gratuluję. Szanowny panie dyrygencie, szanowni jubilaci, szanowni zgromadzeni, pozwólcie, że w imieniu własnym, jak również w imieniu władz wojewódzkich naszego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, województwa śląskiego, chciałbym wam złożyć bardzo serdeczne gratulacje z okazji tego waszego wspaniałego 20-lecia koncertowania. Moi drodzy, i życzę wam, drodzy jubilaci, z tego miejsca wszystkiego dobrego, dalszych tak wspaniałych jubileuszy, tego wspaniałego koncertowania i zdobywania tych, nazwijmy to, miejsc zawsze w czołówce. Oczywiście życzę wam do tego wszystkiego zdrowia, zdrowia po tysiąckroć, wszelkiej pomyślności i jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za uwagę. A teraz proszę o brawa dla orkiestry. Szanowni muzycy, ci, którzy w tej chwili jesteście, kieruję te słowa również dla tych, którzy grali w tej orkiestrze. Szczególne słowa podziękowania dla pana dyrygenta. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście na przestrzeni tych 20 lat. Życzę wam, aby następne lata przyniosły jeszcze więcej sukcesów. Szczególne podziękowania dla pana maestra, tak już powiedziałem, bo bez tego dyrygenta nie byłoby tej orkiestry. Dzwoniła do mnie jeszcze pani Elena Stokowa, prosząc, abym przekazał jej życzenia i pozdrowienia dla całej orkiestry. Chociaż ciało nie może być z nami, ale duszą jest zawsze. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan pozwoli, że te kwiaty będące symbolem wdzięczności pokażę dla nas następnej pani poseł. Drodzy jubilaci, szanowni państwo, ja mam zaszczyt reprezentować się pana senatora Adama Galendę i chciałbym odczytać list gratulacyjny, który pan senator wystosował dla orkiestry. Szanowny panie dyrygencie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody 20-lecia istnienia Gminy Orkiestry Dętej z Gołkowic. Na pana ręce składam gratulacje dla wszystkich,
którzy w ciągu ostatnich 20 lat wnieśli lub nadal wnoszą swój wkład w działalność orkiestry. Dzięki zaangażowaniu i muzycznym talentom członków orkiestry możecie Państwo uświetniać gminne i kościelne uroczystości i tym samym wnosić swój wkład w życie lokalnej społeczności. Gratulując jubileuszu, jednocześnie życzę Panu oraz wszystkim osobom tworzącym orkiestrę dalszych sukcesów, rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń, a przede wszystkim radości ze wspólnej pasji. Z poważaniem, Adam Gawenda, senator RP. Cieszę się, że mogę dzisiaj być z Państwem. Tak powiem, stoję tutaj w imieniu Festiwalu Kolęd z Godowa, Adeste Fideles. A ci artyści i mistrz Ryszard Wachtarczyk od 10 lat nieprzerwanie ubogacali swoją grą nasz festiwal. Mam nadzieję, że będą to czynić dalej. W imieniu festiwalu serdecznie dziękuję za wszystkie frazy pełne wzruszeń i tą ciężką pracę, bo wiem, jak siedzieliście w sakrystii i czekaliście, aż wreszcie będziecie mogli grać, albo prosiliśmy, żebyście uświętnili mszę świętą. Nigdy nie odmówiliście. Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję w imieniu festiwalu. Wszystkiego dobrego na przyszłość. Życzę udanych prób i zachwyconej zawsze publiczności. Dziękuję. Mam tu anioła stróża od Adeste Fideles. Anioła stróża chyba się nazywa Rysiu, tak myślę, ten anioł. Specjalnie robiła pani Augustyna Stabla-Zgodowa i chcę go wręczyć jako anioła stróża orkiestry. Proszę bardzo. W tak uroczystym dniu jak dzisiejszy wszyscy składają wam serdeczności, do których i my się również dołączamy. Ale życzymy wam również przyjemnych i owocnych prób, które później zdadzą fajny egzamin na wielkich scenach. Życzymy wam również czego miłości, serdeczności w domu. Życzymy wam w imieniu orkiestry Kawoka Zofiłka. Panie dyrygencie, wraz z zespołem wspaniałych muzyków, to już 20 lat nam gracie pod szyldem Gminnej Orkiestry Dętej w Głukowicach. I z tej okazji z ogromną radością składam wam serdeczne gratulacje. Wyrazy, dobrze pamiętam okoliczności tworzenia tej orkiestry. Właśnie pod patronatem samorządu. Gdy tylko pojawiła się taka inicjatywa, podpisałem się pod nią dwoma rękami. Dlaczego? Dlatego, że uważałem, że utworzenie takiej orkiestry pozwoli podtrzymać tak mocno zakorzenione na naszym terenie granie na instrumentach dętych. I to nam się muzycy. Nie będę tutaj powtarzał wszystkich tych pięknych słów, które zostały powiedziane do was i o waszych sukcesach. Powiem krótko. Przyłączam się do nich z głębi serca. Życzę wam, aby wasza pasja, wasze sukcesy, ale przede wszystkim nasza wielka sympatia były motywacją do dalszego nam grania. Tutaj, szanowni państwo, naprawdę chcę się powiedzieć, grajcie nam do końca świata jeden dzień dłużej. Panie Ryszardzie, szanowni uczestnicy Gminnej Orkiestry Dętej w Wołkowicach, jako Wołkowian, wspólnie z Aurelium reprezentujemy koło emerytów i rencistów w Wołkowicach właśnie. Panie dyrygencie, szanowni jubilaci, szanowni goście, w imieniu koła emerytów i rencistów w Gołkowicach i własnym pozwolę sobie odczytać list gratulacyjny.
Z okazji 20 lat działalności orkiestry składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową, pełną profesjonalizmu pracę artystyczną. Dziękujemy wszystkim członkom orkiestry za niezwykłe zaangażowanie i obecność w wydarzeniach kulturalnych i społecznych naszej gminy, naszego kraju i poza jego granicami. Obecność orkiestry dodaje tym wydarzeniom wspaniałego kolorytu i blasku. Wasz różnorodny repertuar, zawsze perfekcyjnie dopracowany, zachwyca, wzrusza i pozostawia w pamięci słuchaczy niezapomniane wrażenia. Dzięki wam młodzi ludzie rozwijają muzyczne talenty i zainteresowania. Z okazji jubileuszu życzymy, by miłość do muzyki i wspólnego muzykowania nigdy w was nie wygasła, a kolejne lata przyniosły wam, szanowni muzycy, wiele satysfakcji i zawodowych sukcesów. Niech realizowana wspólnie pasja i zaangażowanie w rozwój orkiestry uczynią wasze życie bogatszym i radośniejszym. Życzymy wam też wiele zdrowia, wytrwałości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wspólnego przeżywania kolejnych jubileuszy. Dziękuję. Koniec bardzo króciutko, już nie będę przedłużał. Chciałem złożyć na ręce pana dyrygenta, wszystkich muzyków, wszelkie pomyślności na dalsze lata, owocnej współpracy i nie dam sobie rady, ale chcę czytać, proszę mi to. Gratulacje z okazji 20-lecia istnienia Gminnej Orkiestry Tętej Gołkowice. Składamy życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów. Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Orkiestra KWK Jazmoz Jerzy. Panie dyrygencie, szanowni muzycy, orkiestry, jubilatki, zaproszeni goście. Tak jak pan poseł powiedział, samorząd powiatowy też się będzie szczycił tym, że nasza orkiestra gminna gołkowicka obchodzi jubileusz. W imieniu starosty włodzisławskiego, pana Ireneusza Serwotki, Rady Powiatu, którą mam zaszczyt reprezentować, pragnę wam złożyć bardzo serdeczne podziękowania za dotychczasową działalność, jak również życzyć wszystkiego najlepszego na niwie muzycznej, jak i w życiu osobistym. Droga orkiestro, najbardziej dumna jestem, jak się mnie pytają na jakichś koncertach, imprezach, ja ona wasza, ja wtedy gadam, ja nasza, bo orkiestra jest też nasza, czyli Ośrodka Kultury w Gołkowicach Gminnego Centrum. Jesteśmy, ośrodek jest tylko 10 lat od was starszy, ja sobie po prostu nie wyobrażam tutaj kultury ośrodka bez tej orkiestry. Nie wyobrażam sobie wielu imprez i koncertów bez was, za to serdecznie wam teraz dziękuję za wspólne koncerty, wyjazdy. Myślę, że jeszcze się na niejednym spotkamy. Dziękuję za wszystko i za wytrwałość. Dziękuję jeszcze raz. Takiego zespołu należą się gratulacje, takiego zespołu, z którym jesteście państwo w stanie zdobywać te wszystkie sukcesy przez te 20 lat. Wszystkiego dobrego. Że jest ostatni, a nie to ostatni będę ja. I to jestem najbardziej pokrzywdzony, szczerze mówiąc, bo znam was tylko rok, ale 20 lat istniejecie.
ale został nadgonione pytanie, że pan dyrygent mi ofiarował, więc mniej więcej was doganiam. I udało mi się, Bogu dzięki, zaprosić. A właściwie orkiestra się dała, może nie tyle słów, może jest nie tyle słów w moich ustach, ale zaprosił na koncert do Mysłowic. I mniemam, że jesteście chyba jedyną orkiestrą, albo jedną z nielicznych, która została uhonorowana medalami. Te medale wręczyłem panu dyrygentowi. One tutaj są. Jest podziękowani, występowali w Mysłowicach, w kościele św. Jana Chrzciciela. I ksiądz dziekan Rafał Ryszka jeszcze raz dla całej orkiestrze, na ręce pana dyrygenta, podziękowania i każdemu z orkiestry, to była jakaś nazwa, jak to nazwaliście, orkiestrą. Każdemu z orkiestry wręcza po dyplomie, więc po medalu. Ten medal nie będzie rzeczywiście takim wyrazem uznania, bo jak mówił później ksiądz dziekan, była to jedna z większych orkiestry, przy której ludzie tańczyli, bawili się, zresztą sami widzieliście, ci, którzy tam byli. A wam życzę, już nie 20 następnych, ale następnych lat, takiej radosnej gry, bo gdziekolwiek gracie, jesteście, to ta radość od was emanuje bardzo mocno. I w tym wszystkim ja życzę się będzie w tym wielu was, że w tym, co czynicie dla gminy, dla parafii, nawet jeżeli jedzie w kondukcie pogrzebowym. Wszystko, co wy tu mówicie do społeczności lokalnej i również reprezentujecie województwo śląskie, sejmik województwa śląskiego przyznał najwyższe oznaczenie samorządowe, złotą odznakę zasłużony dla województwa śląskiego, dla dyrygenta Ryszarda Wartarczyka oraz dla orkiestry, gminnej orkiestry Dędy z Łukowic. Pozwolicie państwo, że poproszę tutaj wójta gminy i wójta gminy Mariusza Adamczyka i przewodniczącego rady Antoniego Tomasa, żeby mogli towarzyszyć przy wręczeniu tych oznaczeń. Dęta w Gołkowicach wyróżniona została złotą odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego, podpisał przewodniczący sejmiku województwa śląskiego Grzegorz Wolnik. Orkiestra chciała podziękować. Panie dyrygencie, bardzo proszę. Szanowni państwo, pozwólcie, że z tego miejsca w imieniu orkiestry swoim własnym bardzo serdecznie podziękuję wszystkim tym, którzy włożyli swój wkład w rozwój orkiestry i wsparcie, bez którego nie byłoby tak znaczących sukcesów. Mamy jednak nadzieję, że przy dalszej życzliwości orkiestra dalej będzie podnosić swój poziom artystyczny i przynosić radość i chlubę naszej lokalnej społeczności. A teraz na początku chciałem podziękować samorządowi, władzom samorządowym naszej gminy, panu wójtowi Mariuszowi Adamczykowi, panu przewodniczącemu rady, panu Antoniemu Tomasowi, pani dyrektor,
Ośrodka Dom Kultury pani Tatianie Stopyra, panu sołtysowi Gołchowic. Bardzo serdecznie dziękuję. Panu posłowi Gadowskiemu, Krzysztofowi Gadowskiemu, panu członkowi Sejmiku Województwa Śląskiego, panu Bronkowi Karaskowi, Jurek Szkatuła, Jurkowi Szkatule, wiceprezesowi Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Krystianowi Dziubie, członkowi Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, panu Jankowi Rtuchowi, to jest firma dyrektorowi firmy Elektroakustyka w Godowie, panu dyrektorowi firmy Seger, panu Piotrowi Szczyblarek, panu Janu Reclikowi, naszemu muzykowi, który nas wspiera od samego początku. Nie sposób tu wszystkich wymienić, proszę Państwa, ale dziękuję wszystkim za wszystko. Dziękuję. I w takim razie teraz bardzo serdecznie prosimy wszystkie osoby, które są wymienione, żeby podeszły tutaj. Orkiestra ma wspaniałe statuetki dla Państwa. Bardzo proszę. Proszę Państwa, na tym zakończyliśmy część oficjalną.